A więc widzowie, słuchajcie, jak zwykle mamy 10 minut na to, żeby uzbierać wszystkie nam potrzebne rzeczy. Na samym środku powinien być powinno być tutaj odliczanie, ale z tego co widzę, nie jest to włączone. Nie wiem dlaczego, także ja mam pomysł taki, że oczywiście na samym początku zbieram metal, zbieram macy, zbieram wszystko, co mi jest potrzebne. I gdy licznik będzie bodajże na 35, otrzymamy bronie, którymi będziemy mogli grać. Chociaż teraz pytanie, czy to będzie działać, dlatego że mamy 73 osoby w grze. Dobra, zaczynamy. Spadamy oczywiście na dół, zbieramy sobie macy i na razie tak coś cicho. Widzicie, żeby ktoś leciał gdzieś tam dookoła? Wydaje się, jakbym była sama na tej mapce i w ogóle patrzcie się, ile ja mam HP. I broni nie ma. Bronie dopiero będą za 9 minut i będą to świąteczne bronie. Jakiego skina Rafał wybrał? Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że jakiegoś starego, więc jak będzie jakiś stary skin, to na pewno będę się mocno zastanawiała, czy to nie jest Rafał. Tylko pytanie, czy to będzie działać, jeśli ten licznik na samym środku nie działa, a powinien działać, a to nie działa. Nie wiem dlaczego, ale dobra, lećmy sobie dokładnie w to miejsce. Weźmy sobie tutaj... O, dobra, prezenty będą za 9 minut, w sensie tym, co będziemy mogli grać. I co ciekawe, mamy po 300 HP... Mamy po 300 życia oraz są jeszcze inne, można powiedzieć, udogodnienia, więc zaglądajcie do samego końca. Wiecie co? Mogłem zbieranie maców również odpalić większe, ale dobra, widzowie, piszcie w ogóle w komentarzu pomysły na customy. Ja zabieram się teraz za rozgrywkę, trzymajcie kciuki i lecimy. I w ogóle też chyba szybciej chodzę z tego, co widzę. Albo nie wiem, wydaje mi się. Jakiś może prezent świąteczny. Mamy już macy, budujemy się do samej góry. No i tutaj jest ten minus właśnie oczekiwania na prezenty, czyli na bronię, taki, że każdy będzie teraz zbierał macy. Czyli nie mogę na pewno sugerować się tym, ile ktoś ma maców, chyba że ktoś będzie... Okej, zabieramy sobie tutaj macy, zabieramy sobie tutaj wszystko. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło po mojej myśli. Z tego co widzę, to też szybciej chyba chodzimy, tak mi się wydaje. Szybciej biegamy, przynajmniej tak mi się wydaje. Zobacz, nie, chociaż... Nie, chyba nie, dobra. Zbieram macy, zbieram metal. Metal będzie najważniejszy, dlatego że nikt inny nie może mieć metalu. To jest najważniejsze, że nikt inny nie może mieć metalu. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj wszystko poszło zgodnie z planem. Zabieramy sobie tutaj pozostałe rzeczy. Zabieramy sobie tutaj pojemniki, niepojemniki. Najważniejsze dla mnie jest to, żebym uzbierał jakieś 3000 maców, no nie? 3000 maców. Zróbmy tak, że jedna łapka w górę pod tym odcinkiem to jeden mac dla mnie. Także zostaw teraz łapy w górę. Z góry ci bardzo dziękuję. Zabieramy się za uzbieranie maców. Mamy tutaj następne rzeczy. Bierzemy sobie tutaj właśnie to. Mamy 242 metalu. No na pewno będę miał przewagę w tym, że będę miał metal. Tak jak widzicie, niektórzy pewnie nie wiedzą, że my mamy tyle HP, że my mamy tyle wszystkiego. I zobaczcie, tutaj czas leci, a ja dalej żyję. Muszę tutaj kogoś znaleźć i nie mogę obserwować i przez to tracę, wiecie, mój czas. Musimy kogoś znaleźć i po prostu musimy, wiem, może się na ognisku. Wiem, może się spalimy na ognisku. Mam nadzieję, że nie, za chwilę nie zgasi to ognisko. Dobra, czyli po prostu w dzisiejszym odcinku będzie się naprawdę działo, bo jak widzicie, ciężko jest samemu się jakoś podłożyć. Z tego co wiem, Ewela ma jakiś problem z tym, że nie może zginąć. A łączy się, wiecie z czym to? Łączy się to z tym, że nie ma obrażeń od upadku, ale nie wszyscy o tym wiedzą, więc widzowie, dzisiaj mamy taki świąteczny custom, w którym mamy kilka takich właśnie udogodnień. Ewela również o tym nie wie, ale powiedziałem jej, żeby po prostu do kogoś zaczęła, nie wiem, bić skill off. I w końcu ją ktoś wyeliminuje, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale no, słuchajcie, można to uznać, że jest to taki mały troll. Ale no spokojnie, powolutku, pomalutku zbieramy sobie tutaj rzeczy. Mamy 41 minut, ile? 6 minut do prezentów. Także będzie ciekawie, mamy pierwszą osobę i mamy tutaj choineczkę. Prezenty za 5 minutek, zobaczymy czy tutaj byliście grzeczni, kto grał tutaj w tym customie. Czy nie? Czy będą same rózgi? Mamy Mikołajka, no i tak jak mówiłam, wszyscy na razie zbierają macy. Nie wiem, czy oni się zorientowali, że w ogóle mają 600 HP. Z tego co widzę, to ktoś tutaj ma lamę. Siema, byku. Z miłą chęcią przygarnę tutaj troszeczkę maców. Mam nadzieję, że tutaj kolega się podzieli ze mną, tylko musimy tutaj jak najszybciej... Co jest? Wiecie, ile osób będzie na samym końcu? To jest pierwszy taki custom, gdzie wszyscy mają tyle HP. To jest chyba też tak samo po prostu prezent dla wszystkich z okazji świąt, że oni dostali tyle HP. Dobra, mamy Mikołajkę. Jakiego Rafał mógł wybrać skina? Jestem ciekaw, czy Ewelę ktoś wyeliminuje. Najwyżej ją wyeliminują dopiero za 5 minut. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak będzie. Nie wiem czemu, ale jak sobie pomyślę, to Rafał mi się kojarzy z tym takim dziadkiem do orzechu. Może dlatego, że to był pierwszy taki, wiecie, fajny skin wprowadzony, taki naprawdę wow w Fortnite właśnie.
w święta i nie wiem, czemu on mi się kojarzy właśnie z Rafałem. Rafał go chyba od razu, nie wiem, czy on był do kupienia, chyba tak. Raz Rafał go od razu kupił, a teraz nie mam zielonego pojęcia, którego skina mógł wybrać. Nie wiem, czy teraz w ogóle zostały jakieś nowe dodane skiny, chyba tak. Ej, ale z tego, co widzę, to moje macy w sumie są dobre. Moje macy są dobre, mamy 400 metalu, ale że z tej lamy dosłownie nic nie wyleciało. Tylko wiecie, co jeszcze jest najgorsze? Nie ma żadnych pojazdów. Ja wyłączyłem pojazdy, zapomniałem o tym. Och, choinka. Źle to wszystko wygląda, tak szczerze, źle to wszystko wygląda. Dobra, bierzemy tutaj choinki, nie choinki. Tu w ogóle ten plecak jest za darmo, też go właśnie sobie odblokowałam przed tym odcinkiem. O, reniferka, ja miałam reniferkę. Czy Rafał też poszedł w ten trop? I on też ubrał sobie reniferkę. Reniferka to jest jeden ze starszych skinów. Reniferka, Mikołajka, ta taka podstawowa, pierwsza. Ale na pewno Rafał będzie miał plecak. Także szukamy kogoś, kto będzie miał plecak. Strefa już powoli się zaczyna zamykać. Mamy 4 minuty i dostaniemy rzeczy, którymi możemy grać. Najważniejsze jest to, żebym uzyskał właśnie. Czy ja będę mógł uzyskać młot? Ej, to jest dobre pytanie. W sensie, no, nie ma młota na kreatywnym, więc na pewno nie. Aha, fajnie, że jestem celem i jakiś widz będzie dojeżdżał mnie przez cały mecz. Tego się trochę boję, jak wiecie. Ojajajajajajaj, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, mamy dosyć dużo metalu. Zbieramy sobie tutaj wszystkie macy. Jestem ciekaw, czy Ewela została wyeliminowana. Ktoś mnie obserwuje, to może być Ewela w sumie. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj jakieś fajne prezenty dla mnie, no, były. Czy w Iglo nic nie ma? Nie ma. I nawet żadnych pojemników tu nie ma, no to jest troszeczkę... Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, widzowie, no ale jest jak jest. No tutaj niby ten renifer ma plecak, także to mógłby być Rafał w sumie, ale nie wiem czemu. Jakoś taki renifer mi nie pasuje do niego. Już bardziej mi właśnie taki facet by pasował do niego. I właśnie Rafał lubi wybierać facetów, chociaż chyba parę razy już wybrał kobietkę, bo ja już tyle razy mówiłam to w tych odcinkach, że on zawsze wybiera kobietę. Znaczy odwrotnie, wybiera faceta, więc on się skapił już i zaczął wybierać kobietki. Ale wydaje mi się, że właśnie wybrał faceta dzisiaj. Nie wiem czemu. Na pewno wybrał faceta. Daję sobie rękę uciąć. Nie wiem, czy mam tą rękę dalej, czy nie. Mamy tutaj banana tylko właśnie z tym plecakiem. Każdy, kto nie jest Rafałem, na pewno wybierze ten plecak, bo nie wydaje mi się, że ludzie mają tak dużo takich świątecznych plecaków, a on właśnie jest za darmo, jest nowy, więc każdy go... No nawet sama ja go ubram, ale Rafał wydaje mi się, że nie będzie go miał, także na razie wszystkie te osoby z tym plecakiem likwidujemy. O, w ogóle tego skina nie widziałam, wiem, że tam wcześniej był, to taka babeczka, reniferka, ale anime, ale ja powiedziałam, że Rafał bardziej wybrał faceta, także szukamy na razie jakiegoś takiego fajnego, chociaż ten plecak jakoś taki za obszerny jest, głupio wygląda na tych włosach, bo ona ma takie długie włosy. Okej, okay, mamy dosyć dużo maców, jestem z tego zadowolony, tylko nie jestem zadowolony z tego, że nie mam jeszcze żadnych broni. W ogóle się boję, tak szczerze wam powiem, boję się. Ta strefa zaraz powinna przechodzić. Ja ostatnio w tych odcinkach ginę od razu i to mi się strasznie nie podoba, że ja za każdym razem tutaj, widzowie, ginę. Trochę mi się to nie podoba. Zabieramy sobie tutaj ten pojemniczek, zabieramy go, proszę bardzo. No i co? I lecimy dalej. Mamy dosyć dużo matsów. Zabieramy sobie tutaj jeszcze. Ostatnio na customie zginęłem właśnie gdzieś tutaj w tym miejscu i nie byłem wtedy zadowolony. Mamy bardzo dużo wszystkiego. Mamy 37... Ej, 37 minut do końca. W sensie to tyle trwać nie będzie, ale to jest po prostu błąd. Jeszcze 2 minuty. Jestem ciekaw, jak tam jest ściachane wszystko. Najgorsze jest to, że nie mamy nic do przechodzenia. Jestem ciekaw, czy będą młoty. W ogóle na same młoty fajnie by było zagrać. Aha, ktoś tutaj mnie ma oznaczonego i jestem blisko kogoś. Ej, ale to nie działa. W sensie nie pokazuje mi... jak blisko. A jemu może też? Czy ja mu się wyświetlam? Może jak on będzie chciał, wiecie, cały czas mi rozwalać odcinek. Ja wiem, co w ogóle dostaniemy. I to jest mega spoko sprawa. Wy się zaraz przekonacie, co to jest. Szukamy na razie jakiegoś fajnego faceta. Ooo, tu jest fajna babeczka. Fajny kilo. Tylko ten plecak znowu właśnie nowy, więc to mi nie pasuje do niego. Czekamy 2 minutki 40 sekund i zobaczymy, jakie będą bronie. Jakie tutaj będą świąteczne bronie. Czyli co będzie? Pewnie ta taka kostkarka, co się rzuca pod nogi. Jakieś fajerwerki może. Jakieś pochodnie? Nie wiem, zobaczymy. Nie mam żadnego pojęcia. Drugi tutaj taki sam skin, więc on nie jest oryginalny. Już to samo nam mówi, że on nie jest oryginalny, bo już drugi raz go widzimy, więc to nie jest na pewno Rafał. W ogóle facetów jest mało, więcej kobietek. O, znowu kobietka, to na pewno nie jest Rafał. Zobaczmy w ogóle, ile mamy osób. Na razie wszyscy, no parę osób tam zginęło jakimś sposobem, chociaż jak widzieliście, nie było wcale tak łatwo zginąć tutaj na samym początku, bo się nie da spaść. Oni w ogóle biegają szybciej, więcej HP mają. No, to są jakieś bossy w dzisiejszym odcinku. 71 osób, ja mam czas do 10. I tutaj, zobaczcie, każdy ma też sporo maców. Rafał na pewno będzie miał więcej cegły i cegła i metal właśnie. Ale widać, że ktoś chyba nie miał żadnego kilofa, żeby tak dobrać. W ogóle
ale tam drzewo tak leci. I tutaj jest ten plecak właśnie. Z tym plecakiem nie wybieramy. Dobra, lecimy z kolejną osobą. No i to już wygląda fajnie. Mamy minutę 21 i dostaniemy te rzeczy. Mam nadzieję, że to się nie zbuguje tak jak wcześniej, ale powinniśmy to dostać. Dobra, mamy bardzo dużo maców. Jestem mega zadowolony z tego. Naprawdę jestem z tego mega zadowolony, że tyle maców udało się uzyskać. Zabieramy sobie tutaj rzeczy. Wyskakujemy tu do góry. Jak on oszukał system. Nikt nie ma broni, a on ma tutaj coś w swoim deku. Za minutę 23 i patrzcie, ile ma cegły, tylko nie ma metalu. Rafał na pewno by zbierał metal. A on tutaj sobie ten... O! Tutaj ktoś oszukał system w takim razie. Myślcie, o, tutaj też kolejna osoba wie, że się tak da. Ten kościół pod... Taki Rafał mógłby być. Tylko tutaj nie ma plecaka. Ale ten skin nie pasuje do niego. Tylko metal. Mi się wydaje, że Rafał na pewno będzie miał metal. Ej, a może właśnie tego Skybase, aby wybudować? Może by to nie było głupie? Ej, chodźcie, bo mamy dużo matsów. Chociaż to może za chwilę. Najwyżej wejdziemy sobie do strefy. Mam nadzieję tylko, że tutaj nikogo ani niczego nie ma. Ta strefa zaczyna już powoli dochodzić. Tutaj jest jakiś ziomek. Tu za plecami czy ktoś... Ostatnio mi z pleców wyszli, nie? Ostatnio tak było, że dostałem z pleców gościa. Ale wiecie co? Wybudujmy się z metalu. O, proszę bardzo. Jesteśmy w strefie i za 30 sekund dostaniemy prezenty. Ja sobie tutaj tak rozstawię. O, proszę bardzo. Trochę wydam maców, ale trudno. Mam nadzieję, że za mną tu nikogo nie ma. Za 19 sekund dostaniemy rzeczy. Co dostaniemy? Ja wiem. Wy jeszcze tego nie wiecie. Ja wiem, co dostaniemy i za 8 sekund. Widzę, zostawiajcie łapy w górę. Jeśli chcecie więcej takich odcinków na tym kanale, subskrybujcie ten kanał, wpisujcie kod Evela i lecimy. Zobaczcie, co my tutaj mamy? Nie wiem czemu, ale też mi się wydaje, że Rafał mógł być właśnie taką zwykłą Mikołajką. Tu jest ten kill off właśnie darmowy. Wydaje mi się, że Rafał na pewno tych darmowych rzeczy... Prezenty oni dostali i oni... Jemu się nie otworzył prezent. Oni ma... Jemu się bagują. Ej, nie mówcie, że te prezenty są zbagowane i... Czyli co, te prezenty są jakieś losowe? Patrzcie, one w ogóle się nie otwierają. Jak oni będą walczyli? Nie mówcie, że coś... po prostu ktoś tutaj nie był grzeczny, tak mi się wydaje. Albo może na śniegu się nie otwierają. Zobaczymy, czy uda mu się na trawie. Bo jak mu się nie uda na trawie, to mamy przypał. I ktoś tutaj chyba nie był grzeczny. Czyli my dzisiaj gramy. Dobra, ej, idę do tego gościa, bo musimy dinage nałapać. Chodź tu, no. Chodź. Dobra, mamy go dwa razy, ciachniętego. Co ten ziomek w ogóle robi? Patrzcie się, ej, ale będzie przypał, jak tu coś... Jak się nie da tych prezentów otworzyć. Ja nie wiem, jak oni będą walczyli. No, patrzcie się, te prezenty są zbagowane. Czyli tutaj wychodzi na to, ktoś był niegrzeczny i prezentów nie ma. Tutaj po prostu chyba Grinch przyszedł i zepsuł te święta. Oni nie wiem, jak oni będą walczyć. Jak oni mają zamiar walczyć, chyba na kill-offy. I zaraz się przekonamy. Oni mają patrzeć jeszcze ile HP. I jeszcze się da tym otwierać. Znaczy otwierać, rozwalać. No jak widzimy, każdy ma ten problem. Nie wiem, czy wszyscy dostali maksymalną ilość prezentów, tylko czy losową. Ale jak widzicie, każdy biega i nie wie, co robić. A, nie mówcie, że Rafał dostał tylko prezent, na przykład był grzeczny. Oni się na kill-offy nawalają, tak jak myślałam. A nie ma prezentów. Rózgi, same rózgi. To tutaj... Skap się, że te prezenty rozwalają struktury, to sobie zostawi to na koniec. Ej, myślałem, że tutaj ziomek ma... No, chodź tu. O, dobra, mamy. Musimy łapać damage, no nie? To jest mega ważne, żeby łapać jednak ten damage. Zróbmy, patrzcie się. Okej. Okay. Ajajaj, myślałem, że go tutaj spałujemy. No nic, widzowie, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać na same kill-offy. Okej. Okay. Dobra, mamy znowu złapane. Bo wiecie, wszyscy będą ginąć zaraz od choroby burzowej, przynajmniej o ile ona tutaj jest. Ajajaj. Dobra. Okej, okay. On dostał 40. Ej, te prezenty są... Czyli Ej, my możemy komuś tak boksa rozwalić. Możemy mu komuś tak boksa rozwalić. Jestem ciekawy, jak Ewela zgadnie. Patrzcie, oni sobie pozostawiali te prezenty. No ciekawa jestem, no z tego co widzę, to nikt nie ma broni, czyli każdy ma zbagowane te prezenty. Ciekawe, ile razy już powiedziałam w dzisiejszym odcinku. O, ten skin pasuje do Rafałami. No będą się bili na kill-offy. Ja w ogóle tak tutaj dostałam jakiegoś szoku takiego, że nawet się nie skupiam na tym, jakie skiny tutaj są. Jestem mega ciekawa, jak oni to rozwiążą i jak ten odcinek się zakończy. Jestem ciekaw, kto to wygra.
No, ciachnij go, ciachnij tutaj, tutaj, tutaj. Wiecie, jak to będzie wyglądać na same kill-offy? Ja nawet nie chcę myśleć. Ojejkuś, no nie wyobrażam sobie tego na samym końcu. Na przykład 50 osób na końcówce, wszyscy na kill-offy. No tutaj trzeba mieć taktykę, bo oni mają po 600 HP, przypominam. Nie mają żadnego leczenia. Mają tylko jakieś bezużyteczne prezenty. Oby tak się nie okazało, że właśnie u nas tak będzie w prawdziwym życiu, że otworzymy sobie prezent. I tak właśnie będzie, jak tutaj oni mają. I ktoś mnie chciał złapać, ale no nie ma takiego. Nie ma takiego grania. Ojojoj, czemu on nie dostał? Dobra, 40 dostał, bardzo dobrze. 67 osób jest. Ej, ale patrzcie się, jakie 200 IQ. Nie wiem, czy to z jakiejś wysokości, bo ja tam budowałam się dość wysoko i nic mi się nie działo. Skybase. Ciekawe, czy ktoś będzie na Skybase'ie. Ej, obrażenia od upadku? Czekajcie, a jakby... Dobry by był ten Skybase, tam już ludzie powoli myślą. I zróbmy to, chodźmy do tego ziomeczka tu. Bo nie da się kogoś podwalić, ale to będą dymy. Ja nawet nie chcę myśleć. Ja widzę, że zrobiłem to... to troszeczkę specjalnie. Wychodzimy na górę, wychodzimy. I budujemy, ej, budujemy się tak, bo oni mi nie podwalą tego. Ej, oni mi tego nie podwalą? Czekajcie, podwalą czy nie? Oho, Chyba podwalą. Ej, ale to jest 200 IQ, żeby tak to zrobić. Popatrzcie się na to. Patrzcie się na to. Patrzcie się na tamtego gościa. No i co? Mam nadzieję, że... Ej, wychodzimy do góry. Mam nadzieję, że oni wszyscy na to nie wpadną, a że ja nie zginę od upadku. Ej, ale to jest 200 IQ teraz, co ja robię. Tylko byleby oni nie... O nie. Dobra, on mi macha tu kill-offem. Oni sobie machają kill-offem nawzajem. Tamci się mocno się teraz... Ej, lecimy na górę! O, ja cię kręcę, widzę. To jest za mocny odcinek. Co my im robimy? Co ja im zrobiłem? Patrzcie się na to. Patrzcie się. On jeszcze nie wie, co go czeka. On jeszcze nie wie, że on leci w... Ojoj. On jeszcze nie wie, że leci w dół. On jeszcze nie wie, że leci w dół. Na razie wydaje mi się, że tutaj nie widziałam nigdzie Rafała. O, lalala, tym skinem wiem, że Rafał często grał, ale mało matców ma. Tutaj choinka, nie ma nic na plecach. No nie mam na razie zielonego pojęcia. Tu w ogóle nie jest, no może jest taki zimowy, ale nie świąteczny. To jest może prank! Rafa zrobił na wszystkich prank, on jest takim Grinchem może. Może on wiedział o tym, że tu nie ma nic w tych prezentach. No ja byłam w szoku, myślałam, że już po odcinku. A to jest może specjalnie. Także widzę, że ludzie sobie zostawiają prezenty. Na razie tak biegają, no bo duża strefa, więc nie ma co za kim biegać z kill-offem, bo jak ktoś będzie biegał za kimś z kill-offem, to później 5 osób się na niego może rzucić. Tutaj się zapadł, tu są ci z plecakiem. Nie wiem, czy ja już wszystkich tutaj zobaczyłam. Tu jest nowy kill-off, więc omijam to. I może Rafał może mieć tą ciastkarkę na przykład. Albo takiego... Tylko dlaczego kurczaka ma? Rafałowi może święta się z kurczakiem kojarzą z jedzeniem. Nie ma w ogóle maców praktycznie, mało HP, także ktoś się tutaj na niego już rzucał, to może on tak spadł, nie wiem, czy tak Rafał by marnował mac. Na pewno Rafał tam kampi gdzieś malutkim i czeka na końcową strefę. Ej, tak szczerze, 65 osób, no jeszcze jest bardzo dużo osób, ale na końcu szybko to na pewno pójdzie i będzie tak hup, hup, hup i nie ma nikogo. Co? Co? Ej, Kalo! O nie, ale jak to się tutaj wydarzyło? Patrzcie się, jak oni prezentami, no tak, chcesz trollu? To masz, no i kto teraz leci? Kto jest teraz śmieszny? Dobra do góry, no nie wytrzymał. Ej, ale to jest potężne, tak szczerze? Ja tak o tym nie myślałem, ale to jest totalnie przepotężne. Dobra, trzeba ich kill-offować w takim razie. Dobra. Ajajaj, dobra, ja dostałem, dwa razy dostałem, ej. Zostaw mnie, gościu. Zobaczymy po tym ciastku, czy go podwalą. Ludzie się skapy tutaj, że nie dostają damage'a, jak spadają na dół. I zobaczymy za chwilę, o, spadł. Patrzcie się, wszyscy zaczęli się budować na Skybase'a. I wydaje mi się, że Rafał na pewno poszedł na Skybase'a. No i zobaczymy, czy ciastek. No i widzicie? Czyli oni teraz się, patrzcie, ja to na samym początku już przetestowałam i wiedziałam. Obserwuję, ma dużo, pierwsza osoba, która ma tyle metalu, ma dużo cegły. Najciężej jest ją rozwalić.
wszystko ładnie ciasteczkowe. Dobra, uciekam, uciekam na razie. Mam 220. Dobra, zgubiłem tego chłopa. Chyba tak. Dobra, zgubiłem. Ale kolapsowanie tymi prezentami to jest po prostu coś pięknego. To jest coś pięknego. Dobra, jest 63 osoby, nie ma choroby burzowej. Okej, mamy dużo matsów. Cześć, chłopy, co tu się... Ej! Z czego ja dostałem? Idę z tym chłopem. Ej, no nie niszcz! Więc to jest pierwsza osoba, na którą tutaj stawiam wszystkie moje tutaj... Stawiam wszystkie karty, tak się to mówi? Nie wiem, czy tak się to mówi, ale ten ciastek to może być Rafał właśnie. W ogóle tego plecaka jeszcze nigdy nie widziałam. Ten misiu jest fajny. Wiem, że Rafał ma tego misia, ale tego skina na pewno nie wybrał. Nie wiem, czemu ta choinka też mi do Rafała pasuje, tylko tutaj ten plecak właśnie. Powiedziałam, że on na pewno tego plecaka nie ma. Ognisko tutaj jest, dobra, wypalone. Tu mamy tego renifera na Skybase, czyli... O, ciepanie, czemu pan ma tylko 10 HP, a miał pan 600? Można tylko nimi rozwalać, ale oni nie dostają damage'a jak spadają, więc... Tego rozwalania to za bardzo nie ma nic, tylko jedynie, że nie ma tej osłonki, można kilofować. Jestem ciekaw, co na to Ewela. Jestem po prostu ciekaw, co ona sobie tam myśli. Ja cię kręcę. Dobra, ej, wiecie co? Po co ja będę w ogóle latać gdzieś? No spokojnie, ludzie rzucają prezentami. Mi zostało ich 6. Teraz pytanie, gdzie będzie strefa? Tylko pytanie. Jak to będzie wyglądać? Kto będzie miał środek strefy? On myślał chyba to samo co ja, że jest jakiś ślepy i że tam jest, a nie ma. W sensie, że nie widzi, a jest. A tam nie było rzeczywiście. Nie wiem, co tam się stało, ale tam pewnie Rafał kampi. On ma jakieś pewnie nadprzyrodzone moce. No jak widzę, to już tutaj sporo osób jest z małą ilością HP. Tutaj ktoś kampi. Szukamy tego... O, tutaj nie wiem, czy ja w ogóle widziałam te skiny. Tak, chyba widziałam. Tak, widziałam. Także gdzieś już tutaj obserwowałam Rafała. 63 osoby, także dalej to jest mega, mega dużo. Zaczyna się tutaj bijatyka. Musimy tak się gdzieś... A co oni tak kolapsują? Ludzie, no. Jak można... O, dobra, chodźmy, wiecie co? Patrzcie, co ci robią. Tu jakiś gang w ogóle. Jakiś gang zrobiony. Okej. Okay. Zostajemy tu. Oj, nie dorzucę. Dawaj, lecisz na dół, gość. Ty co jest? No. No, 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 dobra, jest, jest, jest. Patrzcie się ile... Ej. Tu nic mi nie zrobią. Tu nic mi... Wow. O ty kur... Lecisz. Lecisz, lecisz, byczku, bardzo. Ej, oni już chyba... Ale zobaczmy, czy ktoś tutaj będzie ze sobą współpracował, na przykład się będą teamować. Te, na przykład, skiny, takie wszystkie czerwone, pójdą na inne skiny, że się steamują, skapną się. Kurczę, my tu się możemy steamować. Tutaj Spider-Man na Skybase'ie. Ktoś tam, ale coś taki, ten Skybase chyba niski, mało matców chyba, tak? Najlepiej chyba by było się wbudować, tylko żeby nikt nie podwalił, ale... Z tym to może być różnie. No i dobra. No i mamy naszego ciastka. No i dalej ciastek dalej, jak widać, oszczędza. Oszczędza cegłę, oszczędza matcy. Rozwala tutaj. Widać, że próbuje podchodzić. Życia widać, że go troszkę ktoś poobijał, ale dalej ma dużo. No i przede wszystkim ma prezent zostawiony, tylko... Matcy, matcy, dawaj! Ty, no jak ja to wygram? Ja to... Ale to zrobiłem na IQ. Ej, zostawcie łapę w górę, 55 osób tam gdzieś się... tylko oni mogą zdążyć jednak przejść to. Dobra, gdzieś tam lecisz. Lecisz. No, to takie prezenty na święta. To ja rozumiem, tam gdzieś są 44 osoby. Trzeba tutaj idealnie. Idealnie, dobra. 22 osoby, 21. 16... 15, no proszę, 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 proszę. No bo oni mają dalej dużo HP, także nie wystarczy kogoś walnąć kilofon dwa razy. No tu już jest totalna loteria moim zdaniem. 40 osób jeszcze, także jeszcze mogę 50 razy zmienić zdanie. Ale w takim razie zróbmy tak, że do top... Dobra, zróbmy w takim razie tak, że ja obstawię już teraz, bo tutaj będzie mega dużo osób na końcu, więc ja muszę już teraz obstawić i obstawiam tego ciastka, że właśnie ten ciastek, ile tam prezentów w ogóle powadało.
Szkoda, że te prezenty nie zadają jakoś damage'a, ale... 24 osoby nagle, dobra. To czyli ja opisałam tego... Patrzcie się! Ja bym poszła na bok i nie uderzała. 65? Jak ja tego nie wygrałem? Osoby, nie mówcie, że to jest Rafał. I nie mówcie, że on wygrał. Ja obsa... Co to był w ogóle za custom?